Was, Pan. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: Widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tu swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. Jezusa pojmali, założyli na Niego krzyż i już On szedł na Golgotę. I ilu apostołów z Nim było, z Jezusem? Szli obok Jezusa i Mu pomagali, tak wspierali Go. Ilu apostołów? Było ich 12. A na krzyżu, przy krzyżu ile było? Jeden. Tylko jeden. Czyli patrzcie, jak Jezus czynił cuda, uzdrawiał, wypędzał demony, to tłumy szły za Jezusem, a jak Jezus umierał na krzyżu, to tylko Jan został, Matka Boża i jeszcze dwie niewiasty. Dobra, i teraz ja celowo to mówię, ponieważ teraz wracamy i teraz po 3 dniach okazuje się, oni sobie siedzą w takiej sali u góry, tych 11 apostołów, siedzą i mówią tak: No zabili nam Jezusa, nie ma tego Jezusa, trochę nam smutno, całe życie nam się zawaliło i nagle pośrodku nich staje Jezus. Żywy, prawdziwy, taki, że Go można dotknąć. Jak myślicie, co mógł czuć Piotr, który 2 dni wcześniej powiedział, że Go nie zna? Co wtedy czuł Piotr? Jak myślicie? Smutek? No, pewnie tak. Ale patrzcie, 2-3 dni wcześniej wyparł się swojego mistrza i był na krzyżu i teraz po zmartwychwstaniu ten Jezus jednak przychodzi, żywy. I ci apostołowie, którzy uciekli spod krzyża, co oni mogli wtedy czuć? Smutek. Co jeszcze? Wstyd? No chyba trochę wstydu na pewno. No właśnie. Myśmy cię zostawili. Złość? No właśnie, też. Żal? No, bardzo dobrze. Słuchajcie, patrzcie. A czego mogli się spodziewać, skoro Jezus wrócił żywy? To mogli tak myśleć: ojejku, On teraz może nas ukarać. Mogli tak myśleć? Strach. No właśnie, patrzcie, bo skoro oni zawiedli Jezusa, wyparli się Jezusa,
nie przyznali się do Niego, to ja myślę, że oni mogli się bać. Że jak teraz przyjdzie Jezus, to On im teraz pokaże. Tak mogli myśleć. My też tak myślimy. A jak przyszedł Jezus, to się z nimi przywitał i jakie pierwsze słowa powiedział do apostołów? Pierwsze słowa po zmartwychwstaniu. Pokój wam. No właśnie. Pokój wam. Piękne to jest. Jezus się na nich... O właśnie, tutaj jest. Wszyscy widzą ten obraz tu, o. Widzicie. Była sobie taka siostra zakonna i jej Pan Jezus się objawił i powiedział tak. Namaluj to, co teraz widzisz. I Faustyna, czyli ta siostra zakonna, miała taką wizję, jak na tym obrazie. I Pan Jezus powiedział tak. To jestem ja, który wszedłem wtedy do wieczernika i powiedziałem apostołom, pokój wam. To jest ta scena. Jak myślicie, Faustyna dobrze malowała farbkami? Nie, ona w ogóle nie potrafiła malować, więc poprosiła artystę, żeby to zrobił. I wiecie, Faustyna zobaczyła najpierw Jezusa i tłumaczyła temu malarzowi. Namaluj to, 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 ten promień. Artysta namalował tego Jezusa, jak ona zobaczyła ten obraz. To co powiedziała, jak myślicie? Rozpłakała się? Dokładnie, powiedziała, że jest brzydki. No, no właśnie, wy mówicie, że mi się też podoba. Ale Faustyna, która zobaczyła tego prawdziwego Jezusa, nie na obrazie, ona mówi, że był tak piękny, tak wspaniały i taki pełen dobroci, że jak zobaczyła ten obraz, mówi, no to ten obraz przy tym, co ja widziałam, to jest naprawdę brzydki. Więc ja sobie myślę tak, to jaki musi być Jezus piękny, jaki musi być wspaniały i jakiego miłosierdzie musi być potężne, skoro dla Faustyny ten obraz był brzydki. Rozumiecie? Że on jest w ogóle ładny, mi się podoba, naprawdę, jest ekstra. Ale w rzeczywistości Jezus jest jeszcze piękniejszy. I to jest, można powiedzieć, już ładnie się nie da malować. Więc to mnie bardzo, bardzo napawa nadzieją dzisiaj w tą niedzielę miłosierdzia. Wracajcie na swoje miejsca. A my wstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga. Thank you.
naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, Pański, niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi.
dawno nikt ze scholki nie wylosował, ale nie, żeby nie było, nie ma żadnych tutaj układów. Wszystko jest sprawiedliwie. Klaudia Puc. Jest Klaudia? Wielkie brawa dla Klaudii. A my powstajmy i przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.